Siema, zaraz przetestuję ten napój Irsz, duński jakiś, Kopenhagi czy coś takiego. W Niemczech kupiłem, bo tu mieszkam na Bawarii obecnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Teraz otworzę, tylko muszę. No. Smakuje coś jak gin z tonikiem, chyba tak mi się wydaje. Teraz zobaczymy. Smakuje w sumie jak Sprite z tonikiem. Nie wiem, jak to nazwać. Czy tonik? A ciekawe, co to ISH i tonik. Nie wiem, ISH, co to jest. A smakuje właśnie jak cytrynowy, właśnie taki posmak ma jak w toniku. Jest, mam jeszcze drugi taki inny kolor, czerwony, czy jakiś taki tego napoju, ale jeszcze go nie testowałem. Powiem, że zero rewelacji w sumie. Puszka tylko ładna, a tak naprawdę smakuje jak tonik. Taki. Może lepszej jakości, czy coś z jakimiś tymi składnikami właśnie, które tonik zawiera. Wacholder, właśnie wacholder chyba powoduje, że to jest, smakuje właśnie tak, jak smakuje. Jak smakuje tonik właśnie. No,